Polsce prawie 3,5 miliona opraw oświetlenia drogowego to lampy sodowe. Zużywają one bardzo dużo energii elektrycznej, a to przekłada się na większe koszty dla miast i gmin. To ma się zmienić. Program Rozświetlamy Polskę ma pomóc gminom w modernizacji oświetlenia i zaoszczędzeniu ponad miliarda złotych w ciągu roku. Dzięki temu też programowi i własnym środkom, które zaangażowaliśmy, ponad miliona złotych, mamy szansę w jednym roku wymienić całe oświetlenie na LED-owe. Na pewno zrobimy to na tej naszej części, bo już umowę zapiąłem. LED-owe lampy są energooszczędne. Ich żywotność jest znacznie dłuższa. Nowe oprawy będą mogły także dostosować źródło i natężenie światła do warunków panujących na drodze. Tej energii będzie potrzeba po prostu mniej, a druga sprawa też nie będzie po prostu miasto czy określone punkty miasta prześwietlone. Wymiana lamp na nowoczesne LED-y pozwoli samorządom na znaczne zaoszczędzenie pieniędzy w bieżących wydatkach. Dofinansowanie z rządowego programu wyniesie 80% wartości inwestycji. 20% będzie musiała wyłożyć gmina. Co prawda większość mamy nowego oświetlenia, bo to co budowaliśmy, to od razu zakładaliśmy nowe oświetlenie. Ja się trochę obawiam, że tych pieniędzy nie jest aż tak dużo, jakbyśmy chcieli. Samorządy będą mogły maksymalnie wnioskować o 4 miliony złotych. Ten program jakby będzie kontynuacją tego, co robiliśmy i mamy nadzieję, że to pomoże zmodernizować nasze lampy, szczególnie te stylowe, które wymagają dużej interwencji, dlatego że są bardzo nietypowe, bardzo drogie w wymianie i mamy z tym kłopot od kilku lat. Wymiana lamp oprócz wygenerowania oszczędności ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Realizacja programu ma także zredukować emisję dwutlenku węgla o kilkaset ton rocznie. Oprócz piły, odzieży czarnkowa i złotowa w programie weźmie także udział Wałcz. Samorząd złożył wniosek na ponad 2 miliony złotych.